Aneta napisała, jak żyć z trudnościami, chorobami dzieci, niepełnosprawnością. Z perspektywy jestem. I pamiętam, że pod poprzednim nagraniem napisałaś, jak żyć, mając już rozpoznanie, tak? Jak żyć, jak się już wie. Nie ma chyba na to prostej odpowiedzi, bo czasem znajdujemy się w sytuacjach, które są trudne dla nas. Ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji, w jakiej ty jesteś, więc prawdopodobnie nawet nie jestem w stanie zrozumieć tego, przez co przechodzisz. Ale myślę, że to, co możemy zrobić w takich sytuacjach właśnie, mając. Tego typu wyzwania na co dzień. To odnaleźć w sobie taką iskrę zaufania. Do tego, że ta głębsza część nas dodaje nam siły. Prowadzi nas przez to. Pozwolić sobie również przeżywać wszystkie emocje, jakie przychodzą z tym. A może przede wszystkim bo takie trudności życiowe w dużej mierze pobudzają czy wyzwalają w nas emocje. Więc odkrywając siebie jako świadomość, znajdując się w takich sytuacjach, zyskujemy narzędzie, które pozwala nam w pełni przeżyć ten ból. Kiedy pozwalamy sobie w pełni przeżyć ten ból, czasem po prostu płakać i płakać. To możemy odkryć jednocześnie w tym właśnie jakiś rodzaj czegoś wyzwalającego, uwalniającego. I czasem może być tego tak dużo. Że życie nie daje nam innej możliwości, jak tylko skierować się do własnego wnętrza, bo tylko tam możemy odnaleźć prawdziwy spokój. I właśnie tą siłę, żeby poradzić sobie.
Możesz odkryć, że jesteś absolutnie piękną i niezwykłą istotą. Bez względu na to, z czym się zmagasz. Być może to są tylko słowa. Ale odnoszą się do czegoś prawdziwego w tobie. Kiedy spotykamy się na satsangu, to przychodzimy z różnym bagażem. Ale przychodzimy po to, by odkryć to, czym naprawdę jesteśmy. I możemy to odkryć bez względu na to, z jakim doświadczeniem i z jakim bagażem idziemy na co dzień. Możemy tam odkryć piękno na temat siebie, które będzie nam dodawało siły w tym życiu. I czasami równie ważną rzeczą, jaką możemy zrobić, to otoczyć miłością siebie. Bliskie osoby, co czasem nie jest łatwe. Ale czasem w takim powiedzeniu, bez względu na to, jak jest trudno, kocham. Nie musi to być kocham za coś, ale po prostu kocham. Jest taką małą iskrą uzdrowienia dla naszego serca. Powiedzenie kocham, nieważne co będzie. Tym kocham jest prawdziwa siła. Piękne jest również to, że to, co kryje się za tym słowem, jest dostępne dla ciebie w każdej chwili. Tak jak w każdej chwili możesz wypowiedzieć to słowo.
Mam nadzieję, że to, co mówię, chociaż troszeczkę jest dla Ciebie pomocne. A wiem, że masz siłę, by odnaleźć to w sobie. Czasem też tak jak powiedzenie kocham, pomocne może być położenie ręki na sercu. Powiedzenie oddaję wszystko. Oddaję wszystko Tobie, Boże. Ufam. Prowadź mnie.